Cześć widzowie, z tej strony Czarek i w dzisiejszym filmie będziemy musieli rozwiązać pewien problem z moim komputerem, który utrudnia mi życie od ostatnich kilku miesięcy i sprawia, że tworzenie tak naprawdę każdego mojego filmu jest znacznie, ale to znacznie trudniejsze, a mianowicie problem z przestrzenią na dane. I pewnie teraz powiecie, Czarek, przecież ty się chwaliłeś jakiś czas temu, że masz serwer NAS 16 terabajtów, kolejne 10 terabajtów w HDD-kach, tak. Wszystko to jest prawda, tylko że mój serwer NAS jest już na skraju wytrzymałości, zostało mi 30 GB wolnego miejsca, a moje dyski talerzowe, które są zamontowane w komputerze, owszem, mają aż 2 terabajty wolnego miejsca. Natomiast są zdecydowanie zbyt wolne, żeby montować z nich filmy w 4K. Są to oczywiście, tak jak mówię, dyski HDD, czyli dyski starego typu z miernie niskimi prędkościami, jak na dzisiejsze czasy, jeżeli chodzi o zapis oraz odczyt danych, oraz, co też jest bardzo istotne, z równie miernymi dostępami do tych danych. Przez co, kiedy próbuję montować jakikolwiek bardziej skomplikowany projekt, od razu spotykam się z zacinaniem timeline'u w Premierze nie dlatego, że mam jakiś słaby procesor czy kartę graficzną, co mogłoby się na początku wydawać case'em, tylko dlatego, że spowalnia mi tutaj dysk. Dlatego już kilka lat temu postanowiłem, że przeniosę całą swoją produkcję wideo na dyski SSD i wszystko byłoby super, gdyby nie to, że na nich również zaczęło mi się ostatnio kończyć miejsce. Jako że HDD-ki zostały odrzucone, w mojej głowie gdzieś tam od kilku miesięcy rodziła się myśl, że potrzebuję nowego SSD-ka, bo po prostu już nie wyrobię. Kończy mi się miejsce na archiwum, co też poruszymy sobie w osobnym filmie, ale też już skończyło mi się totalnie miejsce na codzienną produkcję wideo. Mój problem postanowiło rozwiązać IRDM, czyli marka należąca do polskiej firmy Wilk Electronic, która notabene obecnie jest jedynym liczącym się producentem modułów pamięci w Europie. Jest to także właściciel Goodrama, którego pewnie kojarzycie, spory gracz na rynku pamięci wszelkiego rodzaju. No i właśnie to IRDM postanowiło mi wysłać premierowy model ich nowego dysku IRDM Pro, wspierającego swego rodzaju nowinkę w świecie szybkich dysków na M2, czyli PCI Express 4 generacji. Co oznacza mniej więcej tyle, że dysk, który za chwileczkę odpakuję, będzie najszybszym dyskiem, jaki w życiu widziałem i tak będzie on nawet szybszy od dysku, który zamontowałem w komputerze Konopa. Zawartość tego pudełka osiąga, uwaga, zawrotne 7000 MB na sekundę, jeżeli chodzi o odczyt danych. Czyli tak szybko sobie kalkulując, 80 razy tyle, ile ma standardowy dysk HDD, na które zdążyłem już troszkę ponarzekać w intrze tego filmu. Mamy tutaj całą masę gąbki, która w sumie nie jest aż tak istotna, ale jest jej strasznie dużo i sam nasz dysk. IRDM dorzucił mi do niego także koszuleczkę, co jest bardzo spoko oraz, co to jest? Kubeczek zapewne. No i moi drodzy, oczywiście słekciuszki są ważne, dlatego też oczywiście założę sobie tę koszuleczkę. Kawy się również z kubeczka będę pił, natomiast wydaje mi się, że najważniejszym elementem wydaje się być jednak ten dysk. Przechodząc więc płynnie do tego właściwego unboxingu, rozcinamy folię. Naprawdę bardzo ładnie jest to zapakowane, już od pierwszego wejrzenia można to zauważyć. Ja dostałem akurat model 2 TB i tutaj od razu widzimy, że dysk ma aż 5 lat gwarancji. W porównaniu do innych dysków, które w życiu odpakowywałem na M2, to jest naprawdę klasa, jeżeli chodzi o opakowanie. Patrzcie, mamy tu wytłoczony dosłownie heatsink tego dysku i wszystko jest bardzo premium zapakowane. No i otwórzmy to sobie, zobaczmy, co mamy w środeczku. Mamy oczywiście karteczkę z podziękowaniami, jeżeli ktoś chce, może ją nawet przeczytać. Potem mamy zestaw naklejek, oczywiście niezbędny każdego gracza, pianeczkę i pod pianeczką kryje nam się taki oto zestawik. Na środku mamy oczywiście nasz sam dysk i to, moi drodzy maleństwo, jeżeli nigdy nie widzieliście na oczy dysku M2, mieści w sobie 2 terabajty przestrzeni. A oprócz tego mamy oczywiście heatsink w dwóch częściach. Tutaj mamy jedną część heatsinku oraz drugą ich... Jezus Maria, jakie to jest gigantyczne, widzowie, naprawdę. Nigdy nie widziałem tak wielkiego heatsinku. Co to jest? Ej nie, ten radiator to jest naprawdę jakiś potwór. Największy radiator, który widziałem w życiu do dysku. Poza tym był 2 razy mniejszy. Dla porównania to nawet mogę pokazać. Tutaj macie mój stary dysk z heatsinkiem zamontowanym, a tutaj macie ten dysk z heatsinkiem zamontowanym. No, jest ogromna różnica. Tutaj też niech was nie zwiedzie długość tego dysku, ponieważ on kończy się tutaj, a ten heatsink jest po prostu przystosowany do dłuższych. A tutaj mamy idealnie zrobiony pod nasz dysk ogromny odprowadzacz ciepła. Także naprawdę dzieje się tutaj, widzowie, sporo. Ja wam porobię przebitki, zatrzymajmy się jeszcze na chwilę na wyglądzie, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo istotna sprawa. Jestem po prostu zachwycony, jak to cudo prezentuje się na żywo. Całość połączona z radiatorem naprawdę robi wrażenie i zamontowana w komputerze nie będzie tylko i wyłącznie złem koniecznym, ale i integralną częścią jego designu. Jeżeli komuś natomiast z tej czy innej przyczyny wpadło do głowy używać takiego dysku bez radiatora, to również oczywiście ma taką możliwość, czasem nawet jest do tego zmuszony, kiedy na przykład chciałby zamontować taki dysk w laptopie, ponieważ nie oszukujmy się, ten radiator jest zdecydowanie grubszy niż większość laptopów dostępnych na rynku, także widać, że raczej dysk był projektowany z myślą o PC-tach, natomiast możemy go oczywiście umieścić bez radiatora, z tym, że troszeczkę szybciej zacznie on się nam przegrzewać, przez co po jakimś czasie ciągłego użytkowania na maksymalnych obrotach mogą nam troszeczkę spaść wyniki, jeżeli chodzi o odczyt i zapis. Natomiast to się dzieje z tego, co czytam, specsheet podrzucony przez producenta dopiero po kilkunastu minutach, także ze spokojem nie powinno być z tym też problemu. Ale ja tu jeszcze mogę bardzo długo gadać, a wiem, że was wszystkich interesuje to, jak ten dysk prezentuje się w komputerze. W tym momencie filmu może warto dodać, że jeżeli taki dysk chcemy zamontować w swoim komputerze, to warto sprawdzić, czy aby na pewno nasza płyta główna i procesor obsługują PCI Express 4 generacji. Dobra więc, na początku
środku bierzemy sobie nasz dysk, bierzemy sobie dolną część radiatora, odklejamy sobie to zabezpieczenie i wsuwamy go w specjalne sanki, aż nie będzie siedział do samego końca. Teraz dociskamy i kiedy mamy tak wsunięty dysk, wystarczy tylko, że weźmiemy nasz radiator, odkleimy również z niego folię i nakładamy tak, żeby pasował do podstawy. Proszę bardzo, jakie to jest gigantyczne, po prostu widzowie, nie wierzę cały czas, że to jest sam jeden dysk M2. Potem dokręcamy sobie aż 6 śrubek, nie wiem dlaczego aż 6, to jest po prostu taki overkill, że masakra, natomiast nigdy nie widziałem dysku, który wyglądałby bardziej OG od tego, naprawdę. No i kiedy nasze 6 śrubek mamy już wkręcone, możemy zamontować nasz dysk w komputerze. No i na koniec zostało nam tylko wsunąć i dopchnąć nasz dysk, a potem go dokręcić. Kartę graficzną też już mamy w środku tak, że możemy odpalić wreszcie mój komputer. Dobra, kiedy nasz dysk jest już w komputerze, wystarczy sobie tylko, że go włączę, kliknę prawym przyciskiem na menu Start oraz wybiorę zarządzanie dyskami. Tutaj wystarczy tylko znaleźć nasz dysk i 3 razy przed jego sformatowaniem upewnić się, że przypadkiem nie mamy tam żadnych danych, kliknąć prawym na ten czarny obszar i wybrać nowy wolumin prosty. Tworzymy sobie teraz tak zwaną partycję naszego dysku, czyli jego wirtualny podział. Ja akurat tworzę tylko jedną, ponieważ nie chcę go dzielić na więcej i tutaj bardzo upraszczam poszczególnych literek, które wyświetlają się w mój komputer. Przechodzę tutaj cały proces, jego w zasadzie można przeklikać, chociaż warto jednak czytać, co tam się dzieje. No i w zasadzie partycję mamy gotową, przypisujemy jej jakąś literkę i wyświetla nam się już potem w naszym komputerze. Szczerze mówiąc, jestem totalnie rozwalony na kawałki wynikami, jakie ten dysk prezentuje. Prawie te 7000 MB na sekundę to jest jednak coś. Szczególnie, że porównując to z moim obecnym dyskiem, 4 razy więcej niż ma mój obecny dysk, który na moment, kiedy go dostawałem, był jednym z również najszybszych na rynku. Natomiast nie tylko to mnie dziwi, ponieważ spójrzcie na prędkość odczytu, która w przypadku RDMA Pro jest bardzo podobna do prędkości zapisu. Natomiast w przypadku mojego starego dysku, czyli bodajże Kingstona A1000, jest już bardzo duży przeskok między odczytem a zapisem, co również w pewnych use case'ach jest bardzo zauważalne. Prędkości tego dysku są absolutnie bezkonkurencyjne, no i zmiatają z planszy w zasadzie wszystko, co w tym momencie jest na rynku. Jeżeli chodzi o inne właściwości IRDMA Pro, o których warto wspomnieć, to używają one sprawdzonych już na rynku modułów pamięci 3D TLC, które szczycą się całkiem niezłą niezawodnością. Poza tym, dyski IRDM Pro mają dodatkowy bufor 2 GB RAMu DDR4, który przyspiesza przenoszenie danych przy codziennych operacjach. Czyjcie to? Dysk w komputerze ma własny RAM, którego jest tyle samo, co w iPhone 8 i to jest naprawdę niesamowite. No, nie wiem, co powiedzieć więcej. I teraz pora na jeszcze jedną małą ciekawostkę na koniec, mianowicie dyski IRDM Pro są kompatybilne z PlayStation 5, która o dziwo, i to też mi rozwaliło troszeczkę łeb, jak o tym czytałem, zaleca aż minimalnie 5,5 tysiąca MB na sekundę odczytu, jeżeli chodzi o dyski, czyli ogranicza się w zasadzie tylko do dysków obsługujących PCI Express 4 generacji. Nie oznacza to oczywiście, że wkładając tam jakikolwiek inny dysk, konsola nam się nie odpali, chociaż gdyby była ona produkowana przez troszkę inną firmę, to mogłoby tak być, natomiast tak nie jest, tylko że żeby wykorzystać pełen potencjał PlayStation 5, według Sony powinniśmy mieć co najmniej dysk tej prędkości. Tutaj mamy ten wymóg w pełni zaspokojony i to z całkiem sporym zapasem, bo mam aż 7000 MB i to nawet troszkę ponad z tego, co widzieliście zresztą po benchmarkach. Jak mogliście zauważyć w tym filmie, dołożenie nowego dysku do komputera to wcale nie jest takie trudne zadanie i dziwi mnie strasznie fakt, że informatycy potrafią kasować za tę przyjemność 50, czasem 100 zł od nieświadomych konsumentów i zostawiam je to z taką myślą, że czasem warto wiedzieć chociaż troszkę w danej materii, żeby nie tylko oszczędzić, ale także mieć satysfakcję z tego, że sami coś zrobiliśmy. No i z taką myślą was zostawiam, to byłoby na tyle w tym materiale. Ja ze swojej strony te dyski serdecznie polecam, gdyż to jest naprawdę kawał dobrego sprzętu oraz zdecydowanie wybór na lata, którego długo nie będzie trzeba zmieniać, ponieważ prędkości są absolutnie nieziemskie, a także który przepięknie przyozdobi wnętrze naszej obudowy. Tyle ode mnie na dziś, dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się ciepło, cześć!